Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Piotrek. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak... Dzisiaj powiem o wansach. Wansy old school. Bardzo popularny był. Idealny na wiosnę, jesień. Wykonany z zamszu. Jak widać, but strasznie popularny. Czy warto go kupić? Na początku odpowiem, chyba warto. Dlaczego? Jest on wygodny, ma szeroką podeszwę, przez co się czuje na nim stabilnie, się wygodnie chodzi. Tak jak widać, moje są już całkiem zniszczone, ponieważ długo je używam. Nie mówię, że nie, często w nich chodzę, bo są naprawdę wygodne, ładne i bardzo łatwo je zafitować. Pasują do dresów, jeansów, szerokich spodni. Do czego chcecie? Prawdopodobnie przez to są takie popularne. Jeszcze jedną rzecz, której można wspomnieć, jak dostajecie metkę, to to jest naklejka, tam można to odkleić. Akurat no, moje nie mają metki, więc wam tego nie pokażę, aczkolwiek jakby ktoś nie wiedział, to tak po prostu mówię. Bardzo popularny również w gronie skaterów, dużo osób, które jeździ na desce, jeździ po prostu w tych butach, ponieważ bardzo dobrze je jeździ przez tą właśnie podeszwę taką masywną, są stabilne, są dobrze wykonane, nie są jakieś strasznie ciężkie, od razu mówię. Łatwo się również czyści, no bierzecie szczotkę, jakieś mydło i cyk i podeszwa jest biała jak nowa. Co do wad, to już mam drugą parę i drugi jest to samo od zakładania. Tutaj się czuje to trochę. Co do wkładania, na początku jak je kupiłem, no to się ciężko zakładało, trzeba było użyć łóżka, a później się już rozchodziły, no to bez problemu. No ale skutkiem tego jest chyba właśnie to pęknięcie. Co do jeszcze kolorystyki, akurat u mnie jest czarna i chodziłem, znaczy trzymałem je kiedyś na słońcu i z tego co widzę wypłowiał już trochę tutaj ten czarny. Ale może nagram kolejny odcinek z tego, spróbuję wziąć je takim sprayem do odnawiania materiału i zobaczymy, czy to coś da, czy nie. Zamsz u mnie tutaj już się zrobił taki brzydki, no ale to trochę od wody, od wszystkiego po prostu odchodzenia, no ale no cóż, jakby ktoś chciał zrobić lepiej czek, to tak wygląda tutaj jeszcze meteczka. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale ona jest taka mała, taka... No, nic szczególnego na niej nie ma. Jeszcze jedna rzecz. Zdziera się ten napis u mnie w drugiej parze. Ten Vans of the Wheel. On się na środku zdziera, no to tak słabo trochę. Uniwersalnie, naprawdę bardzo uniwersalnie. Duża ilość kolorystyk. Każdy powinien wybrać coś dla siebie. Prosty, ładny, prawdopodobnie temu jest taki popularny. Odpowiadając na pytanie w tytule, czy warto kupić wansy? Tak. Myślę, że za cenę tych około 200 zł, 200 zł, 250 na jakieś przecenie, jak najbardziej warto kupić te buty. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Chodźcie na Instagram Piotr350. A teraz ujęcia on fit.